Dzień dobry. Jest sobota, 28 sierpnia 2021. Pada deszcz, ale wyszłam na taras i postanowiłam tutaj dla Was dzisiaj nagrać film o moich zużytych już opakowaniach. Oriflame, przeważnie Oriflame. Pada deszcz, chyba już to mówiłam. Więc myślę, że trochę będziecie słyszeli ten odgłos padającego deszczu. On mi zupełnie nie przeszkadza, ja go bardzo lubię. Mam nadzieję, że Wam też nie będzie przeszkadzał. No i szybciutko pokażę Wam, z czego korzystałam przez ostatnie dwa miesiące, lata, ponieważ w lipcu nie zdążyłam zrobić denka. Wiadomo, sezon urlopowy. Więc połączyłam dwa miesiące. Myślę, że tyle zużytych opakowań w ciągu dwóch miesięcy to nie jest dużo. Tym bardziej, że to są opakowania mojej rodziny. Obecnie korzystały trzy osoby, ponieważ dwoje dorosłych moich dzieci już wyjechało z domu. Córka jedynie i ja i mąż. No, pies mi też szczeka. Musiałam go troszeczkę zamknąć, ponieważ pada deszcz i nie chcę, żeby mógł, więc mam nadzieję, że to też nie będzie za bardzo przeszkadzało. Przesunę opakowanie i będę pokazywać po kolei, co tutaj mam. Na początek może opowiem o dwóch żelach pod prysznic. Jeden z lawendą pomarańczą, a drugi z olejem sezamowym i z olejem i z magnolią. Bardzo mi się podobały te żele, byłam z nich bardzo zadowolona. Nie tylko ja, zresztą korzystałam, chętnie korzystali inni domownicy, więc polecam. Żele są dobre, sprawdzone, bardzo ładnie pachną, nie wysuszają skóry, więc jestem zadowolona. Na pewno chętnie do nich jeszcze wrócę. Ja bardzo lubię też mydełka w kostce, więc też opakowania. Mam kilka opakowań tych mydełek w kostce. I też z nich wszystkich najbardziej mi się podobało to mydełko. Ponieważ ono tak trochę złuszczało skórę i fajnie myło całe ciało, więc z tych wszystkich chyba to, chociaż to też bardzo sprawdzało mi się do mycia rąk, bo ja lubię myć ręce właśnie mydłem w kostce. Poza tym jeszcze zużyłam takie opakowanie mydełka, takiego owocowego, do mycia rąk. Tylko że uważam, że jest ono stosunkowo drogie, nawet tej promocji 14,99 za mydło takie do mycia rąk, to myślę, że to nie jest tanio. Więc nie wiem, czy do niego wrócę. Jeśli jesteśmy już przy myciu, to zużyłam jeszcze taki żel do mycia twarzy Optimals. On teraz jest troszeczkę w innym opakowaniu, takim opakowaniu z pompką, ale to jest praktycznie taki sam żel do twarzy. Ja go gdzieś tam w wyprzedaży kupiłam sobie i dopiero zużyłam i byłam zadowolona, dlatego też kupiłam tę nową wersję Optimals Hydra i myślę, że będę do niego wracać. Jeśli jesteśmy przy tej serii, to też z tej samej serii Optimals zużyłam po raz kolejny, ponieważ sobie taki zapas dosyć duży zrobiłam. Kolejne opakowanie Optimals Serum, takie bardzo silnie nawilżające, o takiej konsystencji galaretki. No już zużyłam do końca, ale bardzo mi się fajnie to sprawdzało.
Poza tym, no, patrzyłam, że właśnie kremów za dużo nie zużyłam. Taki krem do twarzy i do ciała, Essentials, to głównie korzystała moja córka. Chociaż mi też się zdarzało z niego korzystać. Całkiem taki sympatyczny krem. Także warto skorzystać z promocji w tym katalogu obecnym. Ten krem jest w cenie 9,99. Co jeszcze ja tutaj mam? Mam jeszcze aha, bo jesteśmy przy kremach, to może tak. Mam krem Love Nature z lucerną. On pojawia się czasami w gazetkach wyprzedażowych, bo tak to już go raczej nie widzę w katalogach. Tu jeszcze mi go troszeczkę, odrobinkę zostało, ale to dosłownie odrobinkę. I ja go stosowałam na noc i czasami dodawałam do niego taki booster z witaminą C. Chętnie z tego korzystałam, ponieważ ten booster dodawał takiego odżywienia. O tak, kropeleczkę. Mieszałam i na twarz, on fajnie tak rozjaśniał twarz, trochę likwidował te przebarwienia słoneczne. Moja skóra ma skłonność do przebarwień, więc to mi się całkiem fajnie sprawdzało. Co jeszcze ja tutaj mam? No, tego mi boostera jeszcze trochę zostało, więc to nie jest właściwie, jeszcze go mam, ale naprawdę intensywnie z niego korzystałam. On starcza na dosyć długo jednak. Fajnie się sprawdza. Co jeszcze ja mam? Poza tym mam jeszcze krem zużyty. Tradycyjnie mój ulubiony krem Royal Velvet. Często go kupuję w promocji za na przykład 9,99, 20, ja płacę 20% taniej, czyli gdzieś tak w cenie 8 zł. To jest moim zdaniem jeden z lepszych kremów w Oriflame, ponieważ jeszcze miałam taki krem, taki, nie, to nie to, poczekajcie, gdzieś tu miałam taki, zużyłam też krem no, z serii Nove Age i Ultimate Life. I powiem Wam, że akurat ten krem, no, mi się za bardzo nie sprawdził. On jest dosyć drogi, o tak w gazetce kosztuje przeszło 50 zł, około 60 nawet. No, ale on jest taki rekomendowany dla wieku 40+. Jednak dla mnie ten krem przede wszystkim, no, nie było rewelacji. Wcale nie zauważyłam, żeby on miał takie silne działanie liftingujące. Raczej nie okazał się lepszy od tego kremu. A poza tym, to jeszcze mi tak, no, trochę mnie chyba uczula, bo mnie oczy szczypały, więc właściwie ograniczałam się do tego, żeby z tego kremu korzystać tylko w ciągu, przepraszam, żeby korzystać z tego kremu na noc. Więc tak, poza tym, co jeszcze ja tutaj mam, aha. Jeszcze o kremach, jeśli mówiliśmy, to korzystałam jeszcze latem z tego kremu serii Nove Age z SPF 50, który tak, no, miał za zadanie przede wszystkim chronić przed promieniowaniem słonecznym. No i tak mi całkiem dobrze się z tego kremu korzystało. Byłam z niego zadowolona.
Co jeszcze ja tu mam? Mam jeszcze taki podkład, jak to nazwać? Poczekajcie, poszukajmy tutaj. To jest taka baza rozświetlająca Jordani Gold, baza rozświetlająca. I muszę powiedzieć, że z tej bazy mi się całkiem dobrze korzystało. Ja je polubiłam. Resztka mi jeszcze została. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Ma taką konsystencję galaretki. Nakłada się ją na krem przed podkładem, przed jakimś fluidem. No tak ładnie rozświetlała i nawilżała przede wszystkim. Wyrównywała koloryt skóry. Ja chętnie do niej wrócę. Się ona mi sprawdziła. Byłam z niej zadowolona. I co jeszcze? Jeszcze mam olejek Serdi Novage. Zakupiłam kolejne opakowanie, więc jest to dowód na to, że on mi się sprawdził. Do demakijażu, do mycia twarzy, bo to wcale nie musi być do demakijażu. Ja się mało malowałam w okresie letnim, ale on naprawdę fajnie zmywał i makijaż, i twarz, usuwał wszelkie zanieczyszczenia. No i jeszcze oprócz tego pięknie, pięknie nawilżał skórę, także nawet nie trzeba było korzystać specjalnie z żadnych jakichś maseczek, dodatkowego nawilżenia. Dobrze było tylko po nim jeszcze zmyć tonikiem. Ja korzystałam z tego toniku, z też serii Novage, z aloesem wodokokosowo i też zachwalam i dobrze mi się to sprawdzało. Poza tym mam jeszcze taki krem do stóp z jożoba i arniką, ale odkryłam jednak lepszy krem. Ten teraz używam z miodem i z olejkiem migdałowym i on moim zdaniem jest lepszy, lepiej nawilża skórę, ale jeszcze go nie zużyłam. Co jeszcze mam? Mam jeszcze taką maseczkę do włosów farbowanych, taką rewitalizującą z mango. Dobrze jest ją nałożyć na włosy na kilka godzin, albo przynajmniej na pół godziny. Ona się fajnie sprawdza, dobrze odżywia włosy. Też taki szampon mi się bardzo sprawdził do moich włosów kręconych, do włosów farbowanych, bo też maluję włosy, więc też polecam. I jeszcze takie serum do włosów mi się dobrze sprawdziło. Też byłam z niego zadowolona, także też polecam. Tak, i szybciutko jeszcze powiem Wam. Aha, jeszcze mam taką bazę. Ona już nie w formie takiego żelu, tylko kremu. Też byłam z niego zadowolona, z niej, przepraszam, z tej bazy. I ostatnie, aha, jeszcze taki mam korektor. The One. I też on tak ładnie właściwie pod oczy najbardziej z niego korzystam i on tak chyba do tego się najbardziej nadaje, bo on jest dosyć taki rzadki i nie uwidacznia zmarszczek. I ja tutaj miałam kolor, no chyba nie odczytam, nie uda mi się tego odczytać, ale tam są chyba tylko dwa odcienie, one się niewiele różnią. I moje ostatnie opakowanie, z jakich korzystałam, to astaksantyna. Dwa opakowania w ciągu 2 miesięcy. Astaksantyna. I co jeszcze było? Było jeszcze omega-3. I słuchajcie, witaminki. Witaminki. Witaminki starczają na 2 miesiące, po 60 tabletek.
Omega 3 starcza na 60 tableteczek, ale starcza tylko na miesiąc, ponieważ po dwie trzeba łykać. Astaksantyna jedno opakowanie 30, jedno trzeba brać tableteczkę, czyli starcza na miesiąc. No, pewnie ktoś mi znowu napisze, że one są drogie, że po co w aptece, o wiele taniej można kupić. Można, tylko że te w aptece po prostu nie działają. Ja nie trafiłam jeszcze na dobre suplementy. To nie są leki, pamiętajmy, to są suplementy. Ja nie trafiłam, nie udało mi się, a te mi się sprawdzają. Rzeczywiście widzę dużą poprawę, moje paznokcie są dobrze odżywione, są twarde, wypielęgnowane, włosy nie wypadają, na pewno kondycja mi się poprawiła. W tym roku wyjechałam w góry, udało mi się zdobyć Giewont, Kasprowy Wierch i w końcu, bo ja miałam problemy, bo weszłam i zeszłam, miałam zawsze problemy ze stawami, najgorzej mi było schodzić, kolana mi potwornie bolały. Dzięki temu zestawowi naprawdę fajnie mogłam spokojnie sobie schodzić z góry i ja zachwalam, pochwalam, zachwalam i ten zestaw. Jego też można kupić w takim pudełeczku, w torebeczkach, te wszystkie witaminki, taki przydział na każdy dzień. Także też z subskrypcji można skorzystać, wtedy co czwarte opakowanie jest gratis. No to tyle dzisiaj opowiedziałam Wam. Najczęściej korzystam z opakowań Oriflame. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, że korzystałam z takiego jeszcze kosmetyku Nivea, który też mi się fajnie sprawdził, gdzieś tam w promocji kupiłam go w Biedronce i też bardzo dobry produkt, ale na ogół ja i moja rodzina korzystamy z kosmetyków Oriflame. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, na dole też macie link do aktualnego katalogu Oriflame i do możliwości zapisania się do klubu Oriflame, korzystania z 20% zniżki na wszystkie produkty. Na razie, cześć!